Dobra, wróciłem już, o tu mamy kuszę. O, skóra bizona. O, bizony dodali i nosorożce. Bizony nas nie atakują, ale atakują nas nosorożce. No i no właśnie. Więc z nimi jest też taki problem, bo oni biegają w stadach. A bizona jak zaatakujemy, to oczywiście całe stado też atakuje. Więc wiecie. Trzeba iść się przespać, już tu nocka zapada powoli. No tu ciemno. Pałka nabita gwoździami. Bardy. Nie siadaj, szefie! Co to za siedzenie w robocie? Nie ma takiego siedzenia! Zbieraj tu itemy. Itemy same się nie zbiorą. O kurde, ciemno jest. Dobra, to my się prześpimy. Tak jak zawsze. Do południa. No i jeszcze jest jaśniej. Kilof. O, kilofa nie oddamy. Kilofy musimy pozbierać. Ponieważ jest takie pewne zadanie z tymi. Z tymi właśnie kilofami. Błotkami. Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Okej, tam. No, Risem pogadamy. Nowy! Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły, Vredok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra. Pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Chwila. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Okej, naucz mnie walki. Nauczysz mnie walki? Okej, chcę lepiej walczyć mieczem może. A. Nie jesteś na to nawet gotowy. Tyle kasy nie mamy. Dobra. Właśnie tak. Oczywiście. Tak trzymać! Okej, damy wszystko na siebie tak na razie. Trzymać. Patrzcie, co to jest. Lepiej walczyć mieczem. Jakie ceny tu są. To tysiaku za ten. Kurde. Nie to miało być. Dobra, teraz zmierzymy się z kolejnym przeciwniczkiem. Dziewiczkiem. Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety, w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Zajmę się stworzeniami z jaskini po wschodniej stronie. Oszalałeś, przybyszu? Lepiej się dobrze przygotuj, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Walcz ze mną na arenie. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Dobra, zobaczcie sobie jeszcze z Joeyem. No, tak myślicie, że on będzie trochę alabardą walił, a to... LOL! On ma miecz tarczę. Ja w ogóle taktyki nie mam żadnej w walkach tutaj. Taktyka nie jest potrzebna, tylko siła. Okej. Okay. Dobra, łykniemy se.
Ile mamy tych roślin leczniczych? Pytanie. 11. Potrzebujemy 12 do następnego zadania. Wstawaj, wstawaj, nie udawaj, szkoda dnia, szkoda dnia. Dobra, wstawaj. Wstawaj, bo ja tu skaczę, ja tu lewituję, ja tu breakdansuję, synek. Patrzcie, Zawsze biją. Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rany. Pokaż mi swoje towary. Okej, on ma tu tylko 3000, ale można mu posprzedawać. Oczywiście tak trochę przynajmniej. Łuk myśliwski, ogłuszacze. Po prostu są ciulate. Tak według mnie przynajmniej, nie wiem, może wy sądzicie inaczej, jeśli graliście. Okej, a to... co zostawię na razie tą, bo ta jest sweet. Aha, skręt, skórę bizona też sobie zostawię. No dobra, 3000. A nie, dobrze. Okej, no dobra, to ja sobie to zapiszę i przejdziemy się tam. Ale oczywiście nie sami, bo sami byśmy nie dali rady. Weźmiemy sobie Coppera. Chcesz walczyć u mego boku? Zapowiadasz się obiecująco. Musisz tylko zdobyć trochę doświadczenia. Pójdę za tobą wszędzie i będę walczyć u twego boku. Kiedy już nie będziesz mnie potrzebował, po prostu mnie odpraw. Za mną. No to do roboty. Czemu dać? Proszę. No, i chodź. To miksturki są tylko jedne, leczenia. I leczą... 50% HP. To chyba nawet lepiej niż... niż te miksturki wszystkie po 50-70 stuwa całe w Gothic 2. Chodź, ja tu będę zbierał, ty mi będziesz towarzyszył, towarzyszko. Goblin jaskiniowy. Ten ser... Pokazałeś mu. Goliny tu też są. Może trochę osłabione. Tobie już przynajmniej te niektóre. Nie są tu jeszcze alkojagody, że tak się wyrażę. Alkojagody to, jak sami rozumiecie, jagody do produkcji alkoholi. Okej. Jeszcze mamy dwie skrzynki na... Ja to w tym było? O, pierścień max wytrzymałości plus 10. Kuty kostur jeszcze. Przyda się, bardzo się przyda wręcz. Okej, tu mamy teleport do Redok. No i że może się tu teleportować, nie? I oswojenie zwierzęcia. Okej. No, o. Coś mnie gardziołko wysiada chyba. Dobra, ja to załatwię inaczej. Lepiej tu się strzela z łuku też. Okej, gin. Okej. To załatwi sprawę. Dobra, tu możemy sobie pozbierać jeszcze. Żeby nie było. Okej. Przelagowało. Znowu. Zardzewiały topór bojowy. Nie. I zacznie lagować. No nie.
Nie tak bardzo. Ale zmarnowaliśmy jedną. A, za wysoko. Bierz go, Azor! Kurde, szkoda, że nie jesteś murzynem. Albo gornem. Tobie już podziękuję. No demoniczne grzybki sobie pozbieramy. Te grzyby wszystkie ogólnie. Można je fajnie posprzedawać. A żabie korzenie, o ile się nie mylę, używa się także do tworzenia trucizn. Więc wiecie. O. Okej. Magiczne korzenie. To warto zbierać te... Bo mimo, że wam się może nie przydać, można to w każdej chwili sprzedać. Więc wiecie. Moja strzała. Strzała nienawiści. Ja. No, kolejna strzała. Tutaj to ja robię zwykle inaczej, bo to są trzy jaszczury. Ja ich po kolei. Okej, przelagowało. Synek, suń się. Okej. Okej. O, od razu next level. O, czerwony, czyli nas nienawidzi, chce nas zabić. O jedną parszywą. Oj tam, oj tam. Zardzewiały miecz. Żabi korzeń, żabi korzeń. Żabi korzeń i żabi korzeń. Zardzewiały miecz. Tu demoniczne grzybki, o. I od razu przelagowało, jak wzięliśmy... Ta gra jest... ma fatalną... Ta gra ma fatalną optymalizację, więc... Może być trochę kiepściutko. Lagować może często i to nie jest wina mojego komputera. Ani patcha, tylko wina optymalizacji. No, mimo że tam naprawili parę bugów. Bugi... dalej są. Przynajmniej ta część. Z jednego buga rodzą się następne 50. I zaraz kichnę. Ale chyba wątpię. No dobra. Tu sobie zapiszemy. Okej. Musimy zbierać doświadczenie, bo czym lepsza zbroja, tym więcej musimy mieć do nich Musimy mieć reputację u nich dobrą. No tak, jak sobie pójdziemy na... Okej. A lagi. Lagi, pokaż mi swoje lagi. A i już widzicie? Jesteśmy chorzy. Ta choroba polega na tym, że wolniej nam się regeneruje wytrzymałość i szybciej spada, nie? No to jest tylko mikstura uzdrawiająca. I oczywiście moc! Wyzwalamy! Jest moc, jest Mordor. Och. Co teraz się nauczyłem teksturuje i... Do tekstu Witch Evena i Macieja 17 dochodzi dochodzą teksty Roya. Jakieś to piękne, nieprawdaż? Okej. To jeszcze raz to tu zapiszemy. Chodź! Chodź, szefie! Bo teraz tu nie będzie łatwo. O, ja się lecznę. Ty chyba masz dużo jeszcze życia. No, to masz całe! Nie robię leśny. Pełzacz. Trochę inaczej wygląda niż w jedynce i dwójce. Ale to nie sprawia, że jest mniej potężny, jest nawet groźniejszy. Bo jak teraz mamy 100 siły, ponad 100 siły, to byśmy go spokojnie rozwalili. A tak, to mu się... O, widzicie. Te bugi. Oh.
i od razu zabiliśmy. Jedną parszywą bestię mniej. Oczywiście tu takie ciężka skrzynia, tu warto je otwierać, ponieważ tu są coraz lepsze itemy. No na razie mamy tu nóż asasyna, mikstura przemiana w ścierwojada, sztabka magicznej rudy, nowe tworzenia, no wiecie, broni z magicznej rudy. Okej, pozabijani. Aha, to sobie jeszcze pozbieramy. Okej, tu mamy roślinki. Oho. Dobra, to jedziemy dalej. Dobra, także sobie tak powiem, bo tu już kończyliśmy to zadanie, chociaż jest dzień, jest czy noc. A, jeszcze przejdź, o, chociaż. Nie, chodź tu jak? Koper, myślę, że kroper, byś był kroperkiem naszym. Dobra, ja sobie tu zapiszę. Która godzina, że tak się wyrażę? 17. Dobra, to się z wami żegnam, cześć, siema i nara. Do usłyszenia w następnych odcinkach, na pewno jeszcze dzisiaj zobaczycie pierwszy odcinek. Na razie, cześć, siema i nara.